Tym razem wybrałem się do Krakowa i nie przyjechałem zwiedzać sobie Wawel czy po prostu las. Natomiast pojechałem tutaj w celu innym. Mianowicie chciałbym wam pokazać miejsce uświęcone krwią Polaków i przekazać jego historię. Płaszów to niemiecki obóz pracy przymusowej założony w Krakowie jesienią 1942 roku na terenie dwóch żydowskich cmentarzy. Kiedy 14 marca 1943 roku zlikwidowano krakowskie getto, Płaszów przekształcono w obóz koncentracyjny i rozpoczęto masowe egzekucje bezbronnych ludzi. Około 25 tysięcy osób przebywających na terenie obozu pracowało w 180 różnych zakładach, trudniąc się m.in. szyciem mundurów czy produkcją druków dokumentów dla władz hitlerowskich. W celu ułatwienia i zwiększenia ilości mordów, faszyści rozpoczęli budowę komór gazowych i krematoriów. Prac jednak nigdy nie ukończono, ponieważ w 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację obozu. Pozostałych więźniów regularnie wywożono do obozów z czynnymi krematoriami i komorami gazowymi, między innymi do Auschwitz. Dlatego idziemy teraz w pierwsze miejsce, pomnik oraz miejsce kaźni. Dochodzę do C-dołka, zwanego również cipowym dołkiem. Generalnie w tym miejscu Niemcy dokonywali zbrodni. Po prostu mordowali Żydów, Polaków oraz innych obcokrajowców, którzy akurat byli w tym czasie w obozie Płaszów. W 1944 latem ustawiono tutaj zwłoki ludzi, a następnie je spalono. Akcja ta trwała 2 miesiące. Już wiecie czemu C-dołek? Ruszam dalej na wschód obozu do tak zwanej Hagórki od nazwiska Alberta Hujara. Był to człowiek, który prowadził egzekucję na tym miejscu. Zaprowadzi mnie tam ta droga. Natomiast obóz zajmował 80 hektarów, to jest dość spora powierzchnia. I chodzić tutaj na piechotę, no byłoby to bardzo męczące. Natomiast ja przemieszczam się samochodem. Idziemy dalej. Hagórka znajduje się na miejscu dawnego szańca artyleryjskiego, wybudowanego przez Austriaków. Tak naprawdę to Hagórka jest dołem o głębokości 5 metrów, szerokości 6, a obwodzie aż 50 metrów. Bestialskie egzekucje wykonywano tutaj praktycznie codziennie. Zabitych, a ich ciała układano naprzemiennie nogi, głowa, a następnie zakopywano. Kiedy cały ten dół zapełnił się ciałami, zasypano to wszystko ziemią i wybudowano na tym terenie po prostu baraki obozowe. Na terenie Hagórki, na pamiątkę zgładzenia setek Polaków pomordowanych przez niemieckiego okupanta, ustawiono krzyż. Przypomina on o tych tragicznych wydarzeniach, które tutaj się wydarzyły. Może dziwi was to, że znajduje się teraz pośród domków jednorodzinnych i jaki to ma związek z obozem. Słuchajcie, w tym miejscu dalej kiedyś znajdował się obóz. Teraz jest tutaj wybudowane osiedle domków mieszkaniowych. Ale co mnie tutaj ściągnęło? A mianowicie ten dom. Jest to willa byłego komendanta, który zarządzał wszystkimi pracami w obozie Płaszów. Mieszkał pod numerem Heldmana 22.
Amon Gott. Kiedyś ten dom był wystawiony na sprzedaż. Teraz chyba ktoś go kupił, bo nie ma żadnych informacji. Zobaczymy, czy furtka jest otwarta. Nie, no, zamknięta. Natomiast dziw, że aż ten dom się zachował po tylu latach i to chyba w nienaruszonym stanie, takim jaki był kiedyś. Dobra, jadę dalej do następnego domu. Idąc parę metrów dalej od domu dowódcy komendanta obozu, napotykamy na następny szary, tym razem budynek. Był to karcer obozowy, gdzie w piwnicach Niemcy przetrzymywali więźniów i ich po prostu katowali. Może uda mi się wejść do środka, bo teraz tutaj są mieszkania komunalne, może to nie być takie proste. No ale zobaczymy. Nigdy nie robię takich rzeczy, ale podejdę, zapytam, może mnie wpuszczą do środka. Może się okazać, że akurat da radę. To nie jest mało swoje. Macie lampę błyskową. To powinno być po lewej stronie, tak, proszę. Tutaj był karcer, tak? Po lewej, tak. Biada przywieźli z Warszawy w Polkę rodzinę, syna i męża. Rozpuszczali męża na hołdę, czego zerwali jej najpierw z kurwy z głowy, a kurwo jak tu może będzie konał. Rzucili go na stertę węgla. Później jest aż kurwo jak będzie twój syn konał. Rzucili syna na końcu, nie użyli jeszcze. Tu pracowali na paworku, to on tu strzelał do nich. Ale kto? Ten Amon. Z balkonu. Z tego balkonu? Tak. I oni mówili, to mi opowiadał taki pan, że co siedział, że jak był w takim ubraniu tym roboczym, takim tym, to wiedzieli, że będą strzelać. Jak był w galowym ubraniu, to już się nie bali. Wychodził z tym swoim pomocnikiem i to mu się nie spodobało, to strzelał. Właśnie tutaj. Jest pani przemiła, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Dojechałem na plac apelowy, widoczny w tle. Ten cały teren, który teraz jest wyłożony tym takim brunatnym kamieniem, to był plac apelowy. W tamtym miejscu, gdzie jest ten taki mały lasek, to były baraki obozowe. Natomiast tutaj znajdował się kiedyś cmentarz żydowski. W tym miejscu, no teraz zostały po nim jakieś pozostałości. Na prawo od niego były łaźnie i coś a la magazyny. Natomiast wydaje mi się, że to będzie najlepsze miejsce, żeby pokazać wam ogrom tego miejsca i to 80 hektarów obozu i najlepsze miejsce, żeby wystartować dronem.
Wyjeżdżam z terenu obozu Płaszów, aby udać się do graniczącego z nim kamieniołomu Liban. Swoją nazwę zawdzięcza on Bernardowi Libanowi, który przed wojną prowadził tutaj swoje przedsiębiorstwo. Miejsce to jest silnie powiązane z Płaszowem, ponieważ w 1942 roku Niemcy założyli na jego terenie karny obóz pracy. Na obszarze kamieniołomu średnio przebywało około 400 więźniów, głównie Polaków i Ukraińców, a przez 2 lata jego istnienia przeszło ich około 2000. Podczas likwidacji obozu w 1944 roku udało się uciec 146 osobom, a tych, którzy nie mieli szczęścia, Niemcy rozstrzelali na miejscu. 49 lat później, bo w 1993 roku, znany amerykański reżyser Steven Spielberg wykonał na terenie kamieniołomu zdjęcia do scen obozowych filmu Lista Schindlera. Tamta ścieżka okazała się kończyć po prostu urwiskiem. No ale znalazłem następną, może tam mnie doprowadzi do celu. No i udało się, mimo tego, że szedłem po tym jakiś parę chwil, to nie zauważyłem, że to są macewy. Natomiast tak, to jest właśnie ta droga wyłożona replikami macew na potrzeby filmu Lista Schindlera. Tak po paru minutach chodzenia tutaj dochodzi do człowieka, że ten cały obiekt, no w większości to są repliki oczywiście, no i to jest, to nie są te czasy, kiedy i te maszyny, kiedy na tym pracowali więźniowie. No ale jeżeli sobie wyobrazisz, że tutaj przebywało tam od 100 do 200 więźniów, na takim terenie, gdzie jesteś tak naprawdę z każdej strony otoczony, nie masz jakiejkolwiek możliwości ucieczki. No bo wszędzie są skały, a u góry strażnicy z bronią. To naprawdę jest no, duże przeżycie. A dla tych ludzi to niesamowity koszmar. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie repliki, bo to nie są oryginały. Słupów, na których był naciągnięty drut kolczasty pod prądem. A tam dalej piece. No tak wyglądają te piece z dołu. Może tak będzie lepiej widać. Jakieś wytrząsarki. Właśnie tutaj śmierdzi. Niestety ludzie no, nie dbają o takie miejsca. Zrobili sobie z tego miejsca zabaw, palenia ogniski. Nie wiadomo jeszcze czego. Proszę się nie martwić, to się nie zapachnie. Byliśmy tam niedawno. A, dzięki. Oj, nie wiem, czy to jest dobrze, co ona mówi. Dość wysoko tutaj, dość niebezpiecznie. Bo to wszystko jest dość bardzo przerdzewiałe. Wolę tej pani nie ufać i zrobić to po swojemu. Po całej podróży doszło do mnie, że teren ten jest niesamowicie ogromny i
i tak naprawdę zwiedzenie go bez samochodu by zajęło sporo czasu. Natomiast jest mi może nie tyle co przykro, natomiast smutne jest to, że takie miejsce uświęcone krwią tylu Polaków jest tak po prostu zaniedbane. Te wszystkie drogi, którymi się poruszałem i jakieś tam inne obiekty, które są w miarę zachowane, to wszystko dzięki jakby z prywatnym sponsorom, którzy się o tym zajmują. Głównie dzięki Żydom, którzy odwiedzają ten obóz. Natomiast... Natomiast jest tutaj naprawdę pięknie. Niby to jest centrum Krakowa, a jest cisza, spokój. I może z drugiej strony dobrze, że tak zostało. No nic, trzymajcie się, do zobaczenia na następnej wyprawie.